Mamy takie zadanie. Niech g będzie funkcją różniczkowalną określoną na przedziale od -6 do 6. Wykres funkcji pochodnej g' jest pokazany poniżej, akurat tutaj po lewej stronie. Jaka jest współrzędna x najdalej na lewo położonego punktu przegięcia funkcji g? Czyli tak, żeby tutaj się nie pomylić. Pytają nas o punkt przegięcia funkcji g, ale dają nam wykres pochodnej funkcji g dają nam wykres g Tutaj mamy wykres nie funkcji g, tylko wykres jej pochodnej. I na podstawie wykresu pochodnej funkcji mamy określić gdzie są punkty przegięcia samej funkcji g i który z nich jest najbardziej na lewo. No dobrze, no to tutaj sobie może zróbmy taką tabelkę. Zrobimy sobie taką tabelkę tutaj, gdzie popatrzymy jak się zachowują w pochodna i druga pochodna funkcji. Czy powiedzmy, tutaj mamy drugą pochodną funkcji, tutaj mamy pochodną funkcji, a tutaj mamy samą funkcję. Jeżeli druga pochodna zmienia znak, na przykład z dodatniego na ujemny, czyli zmienia się znak dodatni dodatni na ujemny, znak drugiej pochodnej, to to oznacza, że pochodna, no bo druga pochodna to jest pochodna pochodnej. Tam gdzie druga pochodna jest dodatnia, to tam pochodna rośnie, czyli tutaj pochodna zmienia się z rosnącej rosnąca zmienia się w malejącą. Napiszemy w malejącą. Rosnąca przemienia się w malejącą. No i tam gdzie druga pochodna jest dodatnia, a pierwsza pochodna rośnie, no to funkcja jest wypukła. Tam, gdzie pochodna rośnie, czyli nachylenie rośnie, funkcja jest wypukła. Czyli zmienia się wypukła na wklęsłą w takim punkcie. I to jest właśnie punkt przegięcia, gdzie funkcja wypukła zmienia się na wklęsłą. No to popatrzmy, gdzie takie punkty tutaj mamy na wykresie, gdzie, gdzie pochodna zmienia się z rosnącej w malejącą. No to widzimy, że tutaj w tym obszarze pochodna cały czas rośnie aż do tego miejsca i następnie od tego punktu zaczyna maleć, czyli tutaj mamy taki punkt, gdzie pochodna zmienia się z rosnącej na malejącą, dokładnie tak jak tu opisałem. Tutaj potem maleje, potem znowu zaczyna rosnąć, czyli tak, tutaj rośnie i tutaj znowu zaczyna maleć, czyli znowu w tym punkcie zmienia się z rosnącej na malejącą. No dobrze, no to będziemy mieli dwa punkty przegięcia, ale może być też sytuacja... Odwrotna, czyli że znak zmienia się z ujemnego na dodatni, czyli że ujemny zmienia się na dodatni. Wtedy pochodna, wtedy kiedy znak drugiej pochodnej zmienia się z ujemnej na dodatni, no to, no to pochodna zmienia się z malejącej w rosnącą. Malejąca zmienia się w rosnącą. No, i funkcja zmienia się z wklęsłej na wypukłą. Na wypukłą. To poszukajmy takich punktów. Czyli mamy wykres G', więc patrzymy, kiedy zmienia się z malejącą w rosnącą. No to tutaj on była rosnąca. Tu zaznaczyliśmy, kiedy zmieniła się na malejącą. Tutaj maleje. Maleje aż do tego miejsca. Następnie zaczyna rosnąć. Tutaj rośnie. Tutaj znowu maleje. W tym punkcie. Zaczyna znowu rosnąć. Czyli tutaj są dwa punkty, gdzie zmienia się ta pochodna z malejącej w rosnącą. Czyli mamy cztery punkty przegięcia. No i teraz patrzymy, który jest najbardziej na lewo. No to najbardziej na lewo jest x równe minus 3, czyli musimy zaznaczyć tę odpowiedź, ale popatrzmy na te pozostałe odpowiedzi. Tutaj mamy. I minus 1, no to tu jest punkt przegięcia. x równe 2 to też jest punkt przegięcia. x równe 4 to też jest punkt przegięcia. Czyli po prostu wypisali nam tutaj wszystkie te punkty przegięcia. Trzeba tylko było odpowiedzieć, który jest najbardziej na lewo. Najbardziej na lewo jest ten x równe minus 3. Przy czym warto jeszcze przypomnieć, że to nie są punkty przegięcia tego wykresu, który tutaj widzimy, dlatego że tutaj mamy wykres pochodnej. Tylko to są punkty przegięcia funkcji, której ta funkcja, która tu jest wykreślona, jest pochodną.